Radzę uważać. Dziś sprawdzam limity swojej mocy. Lux to na pewno jedna z najpopularniejszych postaci w portfolio League of Legends. Obecna w wielu cinematikach, ma sporą ilość fabuły i przede wszystkim ma pierdyliard skinów. Chyba najbardziej charakterystycznym z nich jest Mistrzyni Żywiołów czy Elementalist Lux. Skin należy do tak zwanej grupy Ultimate skinów, gdzie ich cena z wyjątkiem MF-ki wynosi bagatela 3250 Riot Pointsów. Jak bardzo opłacalne było stworzenie takiej skórki i ile mogła zarobić? Ile Riot Games mogło zapłacić za konkretne elementy przy tworzeniu tego skina? W dzisiejszym materiale, korzystając z dostępnych informacji, postaramy się to ustalić. Kochani, prawie 6 lat temu, 28 listopada 2016 roku, do gry została wprowadzona kolejna skórka o pułapie 3250 RP, czyli Elementalist Lux. Sam pamiętam ogromne poruszenie społeczności ligi przed wyjściem skina. Pamiętam to jak dziś, że około 2 miesiące skin był zapowiadany, a ja codziennie logując się do rola, sprawdzałem z nadzieją, czy wreszcie w sklepie jest dostępny. I był to oczywiście czas, kiedy sporo grałem tą postacią, na tyle, że dziś nadal zajmuję pierwsze miejsce pod kątem punktów maestrii na moim profilu. Choć dziś praktycznie nią w ogóle nie gram. Poruszenie było spore i w zasadzie nie ma co się dziwić, bo tak naprawdę od pierwszego Ultimate skina, czyli Eza, który po prostu zmieniał swój wygląd w trakcie gry, dotarliśmy do skina, który co grę mógł wyglądać inaczej i w teorii miał 10 różnych wyglądów. I w tamtym czasie to było naprawdę coś. Było to w zasadzie 10 skinów w jednym, co już na pierwszy rzut oka wydawało się bardzo opłacalne. Skin nadal jest dobry, choć jakość tworzenia nowych skórek przez Riot Games z roku na rok szła i idzie do góry. I myślę, że spokojnie można powiedzieć, że dzisiaj Elementalist Lux jest zbiorem 10 epickich skinów. Sam na przykład, jak już mam sobie Luxią zagrać, to wolę wybrać Dark Cosmic Lux, gdyż na Elementalistce grałem głównie mroczną jej wersją, a w tym zestawieniu Dark Cosmic Lux podoba mi się o wiele bardziej. Mistrzyni Żywiołów jest jedną z najpopularniejszych skórek w ogóle w całym League of Legends. I przy swojej cenie cyferki na pewno zrobią wrażenie. Sam pomysł, aby dokonać próby oszacowania przychodu z Elementalist Lux, pojawił mi się już jakiś czas temu, gdy natknąłem się na jeden z deweloperskich bloków, gdzie Riot odpowiadało na pytanie, jaka jest najpopularniejsza skórka w ogóle. I była to odpowiedź udzielona we wrześniu 2019 roku, gdzie wskazano, że najpopularniejsze skiny jednostkowo, najpopularniejsze skiny wszechczasów to Star Guardian Jinx, Projekt Vayne oraz Elementalist Lux właśnie. Dodano jeszcze, że na tamten moment w 2019 roku najlepiej radził sobie Dark Cosmic Jean, nie dziwię się, bo ten skin jest świetny, i zaskakująco dobrze radził sobie Corgi Corki. Ultimate skin do Lux jest zatem definitywnie jednym z najpopularniejszych w całym League of Legends. Zanim przejdę dalej, chciałbym wam po prostu podziękować. Nie tylko dzięki temu, że oglądacie moje filmy, zostawiacie kciuki i komentarze, czy wspieracie kanał na streamach, mogę robić to co robię i tworzyć dla was kolejne materiały. Pomagacie mi również w inny sposób, odpowiadając na pytania w moich ankietach. Bez waszej pomocy ten film by nie powstał, dlatego pięknie wam dziękuję. Kilka tygodni temu zapytałem was, jak wygląda wasza sytuacja odnośnie posiadania tytułowej skórki. W ankiecie odpowiedziało 20 tysięcy osób z was, co stanowi już bardzo solidną grupę, aby można było prowadzić jakiekolwiek szacunki. 71% głosujących odpowiedziała, że skina w ogóle nie ma. Wiadomo, ma on swoją cenę i nie każdy musi grać czy w ogóle Lux lubić. 21% z was odpowiedziało, że ma go za darmo z warsztatu hextechowego, 2% ze skrzynki lub kuli, którą sobie kupiło. Natomiast 4% z was kupiło sobie elementalistkę za RP-ki, a 1% mają od kogoś. Zatem wychodząc z założenia, według danych, które zebraliśmy, zaokrąglając i szacując, wyjdźmy z wnioskiem, że 4% graczy elementalistkę kupiło za RP. Dodałbym do tego jeszcze ten 1% w formie prezentu, czyli żeby było 5%. Oczywiście ktoś wam mógł wysłać Mystery Gifta i tu proszę, elementalistka, ale przy setkach skinów jest na to bardzo mała szansa, zatem ograniczyłbym się do zaokrąglenia tej kwestii. Więc mamy nasze 5%.
Mamy jeszcze oczywiście 2% skupionej skrzynki lub kuli, ale tutaj również bym te 2 punkty procentowe pominął, gdyż ktoś z Was mógł kupić jedną kulę czy skrzynkę i tu proszę, ładnie patrzę, elementalistka, a ktoś mógł kupić 300 kul, skrzynek czy czegokolwiek i nie mieć jej w ogóle. Zostańmy zatem z naszymi 5%. Kolejnym krokiem będzie odpowiedzenie sobie, ilu w zasadzie jest aktywnych graczy w League of Legends, czy bardziej ilu aktywnych mieliśmy przez ostatnie kilka lat. Przez kolejne miesiące liczba unikalnych graczy ligi zmienia się, aczkolwiek nie jakoś ogromnie pod kątem sumarycznym. Na przykład przez ostatnie 3 miesiące liga straciła prawie ponad 3,5 miliona aktywnych graczy, gdzie na przykład w listopadzie i grudniu ubiegłego roku zyskała ich 5,5 miliona, także tutaj mamy różne gdzieś tam jakieś roszady. I według bardzo świeżych danych, bo z 6 kwietnia 2022 roku, wiemy, że średnio miesięcznie aktywnych graczy ligi mamy aż około 125 milionów. Wow! Co daje nam 6 250 000 aktywnych graczy, gdyż tacy właśnie głównie odpowiadali w takiej ankiecie, którzy mają Elementalist Lux. Nie da się ukryć, 6 milionów, liczba robi wrażenie. Owa liczba robi jeszcze większe wrażenie, gdy przyrównamy ją sobie do innych wyników w branży, czy nawet poza nią. Na przykład taki Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red z dużą ilością postaci, dialogów, fajną grafiką i ogromnym terenem sprzedał się w 18 milionach egzemplarzy. Wiedźmin 3 do 2020 roku sprzedał się w 30 milionach, aby później dobić do 50. Wychodząc poza branżę, cała saga Harry'ego Pottera sprzedała się w ilości 500 milionów egzemplarzy. Ja bym tylko chciał przypomnieć, Elementalist Lux to jest jedna skórka. Idąc dalej, cena Mistrzyni Żywiołów to 3250 Riot Pointsów. I tutaj wchodzimy w kwestie, które określałbym na zasadzie to zależy, gdyż zależy jak kto skina kupił. Pomijmy fakt, że przy wyjściu skórki sprzedawano w bundlu ją chociażby z ikonkami i wardem, gdzie zestaw kosztował prawie 4000 RP. Również cena samych Riot Pointsów jest różna na przestrzeni regionów, jak i same Riot Pointsy w zależności jak je kupimy mają nieco inną wartość. Na przykład, jeżeli kupilibyśmy elementalistkę gromadząc RP na naszym koncie najmniejszymi pakietami, jej cena to w zaokrągleniu 106 zł. Jeżeli skorzystalibyśmy z największego pakietu, gdzie 2000 RP-ków dostajemy bonusowo, cena spada do około 86 zł. Jako że wiadomo, różnie skiny są kupowane, to uśredniłbym to do 96 zł za elementalistkę. Wiedząc, że około 5% graczy skina za Riot Pointsy ma lub dostała, oznacza to, że Elementalist Lux wygenerowała 600 milionów złotych przychodu dla Riot Games. Dużo, nie da się ukryć. Dla porównania, patrząc na przychód Riotu, na przykład za 2020 rok, ta kwota stanowiłaby prawie 9% całości. Robi wrażenie. Oczywiście jest to bardzo prosty szacunek, gdyż aby to bardziej uściślić, trzeba byłoby zbadać to o wiele dokładniej. Trzeba by było na przykład uwzględnić zmiany pieniądza w czasie, czy oszacować wspominaną wartość elementalistki w oparciu o wypadnięcie jej z zakupionego orba lub skrzynki. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jest bardzo wielu graczy mających konta, które nie wpisują się we wspomnianą liczbę aktywnych graczy. Innymi słowy, trzeba założyć, że jest dużo mniej aktywnych graczy, czy dużo takich graczy, którzy kupili tytułowego skina, ale na przykład dzisiaj już nie grają. Dlatego właśnie nasz szacunek z szósteczką z przodu mógłby się zmienić o sporo do góry. Nawet jeżeli byśmy założyli, ze względu na poprzednio wspomniane skrzynki czy orby, czy nazwijmy to elementalistki w uśpieniu, choć nie znalazłem twardych danych na ten temat, to jakby się tak zastanowić, myślę, że założenie, że Elementalist Lux wygenerowała 1 000 000 000 złotych przychodu, może nie być wcale takie dalekie od prawdy. Tylko oczywiście, skiny nie powstają za darmo i tworząc takie rzeczy, Riot ponosi wiele kosztów. Oczywiście od przychodu należy zapłacić podatek, jakżeby inaczej. W Stanach Zjednoczonych od 1 stycznia 2018 roku stawka tzw. Corporate Income Tax wynosi 21%.
Aczkolwiek chiński gigant Tencent w lutym 2011 roku za kwotę 400 milionów dolarów nabył ogromny pakiet Riot Games w wielkości 93%, a dziś wiemy, że Tencent ma już 100% udziałów. Zatem może, lecz nie musi to wyglądać inaczej. Miejmy po prostu na uwadze podatki płacone przez firmę. Oczywiście, samego skina trzeba również stworzyć, a to choć na pierwszy rzut oka wydaje się zrobieniem kilku tekstur i animacji, no ile to może kosztować, to wcale nie jest takie proste i przede wszystkim nie jest tanie. Elementalistka nie tylko musiała kosztować więcej niż standardowy skin, no bo mamy 10 skinów w jednym, lecz ponadto otrzymała własny motyw muzyczny, animację ekranu logowania, zapowiedź gameplayową, czy wreszcie własny cinematic. Zastanówmy się zatem, ile to wszystko może kosztować. W 2015 roku, podczas corocznego PAX Prime, projektantka w branży gier Kim Swift, pracująca przy takich tytułach jak Portal czy Left 4 Dead, wygłosiła coś na zasadzie wykładu traktującego o temacie dużego kosztu tworzenia gier komputerowych. Zwróciła również uwagę na koszt wytworzenia postaci od zera, gdzie cały proces przechodzi przez grafików koncepcyjnych, animatorów, programistów, pisarzy, muzyków czy wreszcie aktorów głosowych. Samo stworzenie konceptów może trwać tygodnie i Kim wyceniła przygotowanie takiego konceptu postaci nawet na kwotę około 12 tysięcy złotych i że szkice koncepcyjne mogą powstawać nawet 2 tygodnie. Sumarycznie określiła, że stworzenie postaci od zera, od powstania idei do 100%, czyli do pojawienia się w grze, to jest koszt nawet około 250 tysięcy złotych. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że wliczała tutaj wiele elementów, nawet takich, które wydają się zupełnie błahe, czytaj na przykład przestrzeń biurowa. Choć oczywiście Elementalist Lux to jest skórka, a nie postać tworzona od zera, czy w sumie bardziej skin, który jest zestawem skinów, koszt mógł wyglądać inaczej, ale teraz widzimy, ile to wszystko kosztuje. Aczkolwiek 250 tysięcy przy setkach milionów wydaje się być bardzo małym kosztem. Do tego jednak dochodzi nam chociażby dubbingowanie postaci. Natknąłem się na różne informacje od kwot około 1000 zł za godzinę pracy aktora czy aktorki głosowej do nawet 11 tysięcy złotych. Że też człowiek nie urodził się z takim telewizyjnym głosem. Oczywiście stawki będą się różniły od ilości słów, umowy, budżetu projektu, formy przekazu, czytaj radio, telewizja czy gra. Po prostu mamy tutaj bardzo dużo zmiennych. Natomiast trzeba pamiętać, że postacie z League of Legends mają linie dialogowe w wielu językach, więc może to wygenerować całkiem duże koszty. Są również wydatki, których Riot Games w ogóle nie musiało ponosić i na pewno największym z nich jest trwający 2 minuty 39 sekund cinematic stworzony specjalnie pod promocję tego skina. W cinematiku znaczącą część zajmuje końcowe logo League of Legends i kilka przejść. Stworzenie takich animacji, generalnie rzecz biorąc, jest horrendalnie drogie, lecz bądźmy świadomi ilości poświęconej przy nich pracy, szczegółowości oraz przez ile osób muszą przejść. Teraz, na przestrzeni lat, różne typy animacji kosztowały bardzo różnie. Na przykład, stworzenie sekundy w filmie Toy Story 3 z 2010 roku kosztowało około 150 tysięcy złotych. Koszt zaawansowania i tworzenia animacji z biegiem lat rośnie ze względu na chociażby większą ilość szczegółów, dlatego w tamtym czasie animacja stworzenia cinematica do Lux mogła kosztować nawet od ponad 5 do 14 milionów złotych. Pamiętajmy jednak, że jest to koszt, którego Riot nie musiało ponosić. Oczywiście można to podpiąć pod marketing i nawet powinno się tak zrobić, ale cinematic co do zasady w ogóle nie musiał powstać. Generalnie, nawet jeżeli przyjmiemy, że koszty Elementalist Lux to powiedzmy 1/3, to i tak skórka ewidentnie się zwróciła i to z ogromną nawiązką. Teraz skinów do Lux powstaje sporo. Oczywiście nie każdy jest elementalistką, nie każdy jest popularny, czy nie każdy kosztuje tyle. Ergo, nie każdy skin wygeneruje tak ogromne liczby. Być może kojarzycie, ale kilka razy zdarzyło mi się zażartować, że moi mili, nie narzekajcie tam na ilość skinów do Lux, Eza czy innej postaci, że jakaś tam postać znów dostaje skina, a Ornn nie dostaje. Nie no dobra, Ornn powinien dostać, ale chodziło mi po prostu o przykład. No i wiecie, nie narzekajmy, haha, parę takich skinków i mamy drugi sezon Arcana. Jak już tak dziubałem, to postanowiłem to sprawdzić i według szacunków budżet Arcana w górnym przedziale mógł wynosić około 4
450 milionów złotych. Zatem ten żart nie jest wcale taki daleki od prawdy. Także szanujmy skiny deluxe, moi mili, bo to one pchają ten ligolegendowy wózek do przodu. No i drodzy, jeżeli chcielibyście więcej takich filmów zobaczyć, to zostawcie kciuka, wtedy będę wiedział, że coś takiego was interesuje. Jak jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba. Przypominam, że dzisiaj jest ostatni dzień trwania promocji na Shaker i Premium Starter Pack na stronie Gaminate'a, gdzie z kodem Marwek Kwiecień macie minus 23,99 zniżki. Natomiast jeżeli interesuje was, kim w ogóle jest Lux, to polecam kliknąć sobie w ten materiał, a ja się z wami żegnam. Pięknie dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć!